Okej. Okay. Bitcoin 29, 200, 11, 11 czasu polskiego. Duża sytuacja w cenie Bitcoina. Wzrosty rezerwy Bitcoina, spadki. Jak to może wpłynąć na cenę? Zaraz to przeanalizujemy. To jest kanał Julian Krypto. To nie są porady inwestycyjne na samym początku newsy. PayPal emituje swojego stablecoina. To jest potencjalnie bardzo dobra informacja dla rynku kryptowalut. Ten stablecoin będzie emitowany na sieci Ethereum, i w związku z tym, to może być również dobra informacja dla tokena ETH w stosunku do bitcoina, który przez ostatnich kilka tygodni miał spadki. I potencjalnie, jeżeli pod te informacje rynek miałby teraz zagrać, mogłoby to spowodować. No, kilkuprocentowym być może nawet 4% wzrosty właśnie na tokenie ETH w stosunku do Bitcoina. A jeżeli jeszcze w międzyczasie Bitcoin miałby wzrastać, no to potencjalnie jeszcze większe. Ale zwróćcie uwagę, Bitcoin był kupowany przez inwestorów na Coinbase. Mówiłem wam o tym wcześniej, kilkukrotnie w przeszłości w bardzo wzmożony sposób w momentach idealnych pod późniejsze wzrosty. Czy pod to właśnie ostatnio kupowali ci inwestorzy Bitcoina? Pod tę informację związaną z PayPalem? Być może tak, ale spokojnie to nie jest aż tak dobra informacja dla nas, ponieważ ten stablecoin nie będzie niczym różnił się od USDT czy na przykład USDC, które tak jak nowy stablecoin Paypala mają rolę Ochrony aktywów, która może po prostu najzwyczajniej w świecie wymazać saldo w dwóch transakcjach, najpierw zamrozić, a następnie zrobić wipe frozen addresses. I w bezpieczeństwie inteligentnych kontraktów nazywamy to po prostu wektorem ataku centralizacji. Jest to nic innego jak system monetarny, który jest oparty rzeczywiście o blockchain, ale on nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, z decentralizacją, z własnością w takim rozumieniu jak w stosunku do bitcoina. Natomiast Justin Sun, twórca Trona. Zaprasza PayPal do rozważenia i wystawienia PUSD właśnie na Tronie. Jego zdaniem Tron jest szybki, bezpieczny i ekonomiczny przy codziennych transakcjach. I jeżeli to by się ziściło, no to potencjalnie Tron miałby bardzo duże szanse na wzrosty po takiej informacji. Większość transakcji na USDT jest robiona właśnie na Tronie, no i możemy taką informację mieć natychmiast, korzystając z narzędzi MaxData. Ja z tego korzystam tworząc regułę na Twitter bocie, na X bocie, XGPT, śledząc konkretnie konto tronu i jeżeli oni zatwitują i w ich tweetie wystąpi nazwa PYUSD, czyli PUSD, wtedy otrzymujemy alert na Telegram. Takie coś można stworzyć właśnie na Max Data App, na XGPT. Ta aplikacja jest już Dostępna natomiast Katie Wood i Ark Investment mogą niebawem być zaakceptowani lub odrzuceni przez SEC, jeżeli chodzi o ETF. Komisja Papierów Wartościowych w USA, czyli SEC, musi odpowiedzieć na wniosek Ark Invest o bitcoinowy fundusz ETF do 13 sierpnia, czyli już za kilka dni. Zatwierdzenie mogłoby wpłynąć na inne wnioski złożone przez Wall Street. I potencjalnie jest bardzo prawdopodobne, że SEC opóźni jak na decyzję. Ma możliwość opóźnienia tej decyzji o nawet ponad 200 dni. Bitcoinowy ETF Purpose Investments w Kanadzie również przyciąga duże inwestycje. I no właśnie, jak rynek na to wszystko zareaguje? Tych wniosków o ETF -y jest cała masa. Valkyrie, Wisdom, Vanek, BlackRock, Bitwise, First Trust, Fidelity i ARK Investments. Dajcie znać co wy o tym sądzicie, ale mnie się wydaje, przynajmniej mam jakieś takie przeczucie, że pierwszym zaakceptowanym ETF-em na Bitcoinie może być właśnie ETF BlackRock. Chociażby ze względu na kapitał, którym obracają i wpływy, jakie posiadają, tam się po prostu opłaca mieć takie wydarzenia, takie decyzje jako pierwsi, a oni mogą po prostu to lobbować. Bitcoin przez swoje cykle, a tutaj widzimy po lewej stronie cykle Bitcoina, po prawej stronie cykle Bitcoina, miał okresy spadków i miał okresy wzrostów. I jeżeli historia miałaby się powtórzyć, to właśnie wchodzimy w okres bardzo długich wzrostów na rynku Bitcoina. Czy to się stanie? Jeżeli miałyby być akceptowane ETF-y na Bitcoinie, no to z pewnością byłoby to wielce prawdopodobne. Również adopcja bitcoina w Europie wzrasta. Aż 60 tysięcy stacji do ładowania samochodów elektrycznych posiada Satimoto App. Oni posiada, posiada, posiadają ładowarki elektryczne w całej Europie, i te 60 tysięcy stacji w tym momencie akceptuje Bitcoin Lightning Network. Na wielu różnych news-kontach twitterowych są informacje. Nieaktualne. Piszą na przykład 24 tysiące stacji ładujących akceptuje, natomiast fakt jest taki, że jest to już 60 tysięcy stacji ładujących w całej Europie. Wiele newsów pojawia się w sieci i w większości te newsy wcale nie są prawdziwymi newsami, ale przynajmniej w połowie to są fake newsy. Na przykład ten, który czytamy na profilu, pod tym tweetem jest aż 200 tysięcy wyświetleń i 300 polubień. Amazing, czytamy. Nawiązując do tego rządowego dokumentu, Chin planują wypuścić cyfrowego juana na sieci Ethereum. Podany jest dokument, oczywiście w języku chińskim. Zaznaczone są akapity, które mają właśnie wskazywać na wypuszczenie ich cyfrowego juana na sieci Ethereum. Natomiast okazuje się, że jest to fragment książki, a akurat te fragmenty, które dotyczą te zaznaczone fragmenty dotyczą cudów, dotyczą mocy przyciągania mediów. Generalnie taka niezwiązana z eterium rzecz. W internecie jest wiele różnych zagadek, i te zagadki jesteśmy w stanie obserwować również przez teleskopy, które są na orbicie około Jednym z takich teleskopów jest teleskop Jamesa Weba który kosztował ponad 10 miliardów dolarów. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Nasa kilka dni temu, około dwa tygodnie temu, opublikowała to zdjęcie na swojej oficjalnej stronie rządowej. Żebyście mieli pewność, że to jest oficjalna strona rządowa, to tutaj jest link nasa.gov. I zatem jest to oficjalna strona rządowa Nasa, która publikuje takie zdjęcie. Teraz przypatrzmy się temu zdjęciu. To może być dla Was bardzo duże zaskoczenie. Klikam w to zdjęcie i zaraz zrobię zoom-in. Pokażę Wam coś, co może Was naprawdę zaskoczyć. Widzicie ten znak zapytania. Ok, wezmę to zdjęcie w jeszcze większej rozdzielczości, zatem bierzemy zbliżenie. Bierzemy zbliżenie, tutaj widzimy różne galaktyki, różne różne galaktyki i nagle widzimy coś, co może nas bardzo mocno zaskoczyć. Otóż taki znak zapytania widnieje na oficjalnej stronie rządowej NASA. Jak sądzicie, czy ten znak zapytania to jest znak zapytania postawiony przez tam kosmitów po to, żeby nam zrobić figla, czy może rzeczywiście to są, jak niektórzy twierdzą, jakieś dwie galaktyki, które przypadkowo ułożyły się w taki znak zapytania? No, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja osobiście uważam, że jest to ewidentnie jakiś trik kosmitów, którzy chcą nam po prostu zagrać na nosie. Natomiast wasze komentarze pod ostatnim filmem są bardzo pozytywne, za wszystkie Wam dziękuję. Jeżeli będziecie mieli komentarze pod tym filmem, również piszcie, będę na nie odpowiadać. Ale zaraz dojdę do bitcoina, ale zanim dojdę do bitcoina... Potwierdzę Wam, że na MaxDacie, z której ja korzystam, macie możliwości zabezpieczenia swojego kapitału poprzez takie ważne informacje, alerty dotyczące np. delistingów czy dotyczących napływów bitcoinów na giełdy. Ten napływ bitcoinów na giełdy był ostatnio, ale macie też możliwość zabezpieczenia kapitału albo nawet rozwoju kapitału, rozbudowy kapitału przy alertach dotyczących partnerstw, dotyczących tak jak TRX, dotyczących listingów kryptowalut czy napływów stablecoinów na giełdy. Takie alerty są dostępne na Max data App, a możecie mieć do nich dostęp przez 7 dni zupełnie, zupełnie za free. Myślę, że warto w związku z tym tutaj wejść. Również będziecie mieć dostęp do Telegrama, na którym regularnie pojawiają się update'y, a wczorajsze update'y dotyczą Huobi. TLV, czyli Total Value Locked Chłobi spada poniżej dwu, do 2,5 miliarda dolarów w związku z plotkami o niewypłacalności i dochodzeniami w Chinach. Prezes hedge fund partner, Pantera Capital mówi, że nadszedł czas na wzrost Bitcoina. A CEO Blockstream zakłada, że Bitcoin osiągnie 100 tysięcy dolarów przed halvingiem w 2024 roku. No właśnie, czy Bitcoin osiągnie te 100 tysięcy dolarów? Zbliżamy się do, teraz do crossa. Nie wiem jak to nazwać, czy to jest golden cross, czy death cross, dajcie znać. Natomiast zwróćcie uwagę, to jest przecięcie się dwóch średnich kroczących na interwale jednodniowym. 500 oraz 200. I historycznie, gdy te średnie kroczące właśnie w taki sposób się przecinały, to bardzo mocno korelowało to z odbiciem bitcoina, natomiast później. Odbiciem, odreagowaniem wcześniejszych wzrostów. Zwróćcie uwagę, jesteśmy tuż przed, jesteśmy w tym punkcie prawie, jesteśmy w tym punkcie. Dojście do szczytu bitcoina i zaraz potem odreagowanie. Czy teraz historia miałaby się powtórzyć? Czy te wzrosty miałyby zostać już za kilka tygodni odreagowane? Być może tak, ale być może jeszcze pojawią się przecież jakieś pompki na tym bitcoinie. Być może tak, będziemy to obserwować, analizując dane, a długoterminowo. Dane są dobre dla Bitcoina, ponieważ Total Financial Assets, czyli wszystkie aktywa w Stanach Zjednoczonych, są na szczytowo-historycznym poziomie. I historycznie, gdy one były na tak wysokich poziomach, zwróćcie uwagę, to był rok 2008-2009, gdzie Bitcoin się wtedy urodził. To był rok 2020 i 2021, który spowodował bardzo ogromną pompkę na Bitcoinie do 60 tysięcy dolarów. I teraz mamy po raz kolejny taką sytuację, że ta metryka idzie w górę. No właśnie, te osoby, które będą tradować Bitcoinem, które będą sprzedawać Bitcoina do dolara, mogą czuć się jak ten pan po lewej stronie, który nie jest po prostu w stanie wrócić już do poprzedniego poziomu. Bo jeżeli teraz dolar miałby zacząć spadać, a zwróćcie uwagę, jak to wyglądało historycznie, dolar miał swoje okresy wzrostów, w tym samym czasie Bitcoin miał swoje okresy spadków. To są właśnie te okresy, które wam teraz pokazuję. Okresy wzrostów korelowały bardzo mocno z okresami spadków na Bitcoinie. Natomiast okresy spadków na dolarze korelowały ze wzrostami na bitcoinie. To były lata 2017, 2020 i bardzo duże wzrosty właśnie na BTC. Dlaczego teraz dolar mógłby spadać no ze względu na ogólną sytuację? BRICS się rozwija, dedolaryzacja, dedolaryzacja światowa właśnie następuje no i potencjalne najbliższe dwa lata jeżeli historia miałaby się powtórzyć, dolar miałby zaliczyć bardzo długie, długoterminowe dwuletnie spadki, no to potencjalnie to by bardzo mocno również korelowało na Bitcoinie i na jego cenie, ponieważ mamy przed sobą halving, a zaraz po halvingu również historycznie były największe wzrosty. Jak to będzie wyglądało teraz? Będziemy to analizować. Rezerwa Bitcoinów spadła, czyli to zagrożenie również spadło, ale historycznie takie duże wahania były. Poprzedzone, poprzedzały bardzo duże wahania cenowe również. Wzrosła wcześniej rezerwa bitcoinów o 14%, następnie cena Bitcoina spadła o ponad 1%, ale odreagowanie nastąpiło dosyć szybko, no być może właśnie ze względu na newsy związane ze stablecoinem PayPala. Co Wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Ja wam dziękuję i życzę Wam udanego dnia. Hej!